Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło za pomocą telewizji Podhale przekazać do Państwa informacje o tym, jak dużo udało się dokonać w obszarze działalności sportowej, rekreacyjnej. Jesteśmy w miejscowości Chochołów na Podhalu, tuż obok nowej inwestycji, która powstała w bieżącej kadencji Sejmu. To jest inwestycja w skocznie dla młodzieży w Chochołowie. Przypomnę, że z budżetu państwa od ministra sportu zostały tutaj skierowane również moim staraniem środki w wysokości 2 600 000 zł. Przy udziale środków gminy powstał ten wspaniały obiekt. Doskonała realizacja tego obiektu zapewnia już dzisiaj to, że w projekcie na medal, bo tak nazywa się projekt klubu sportowego Chochołów, ćwiczy, trenuje już intensywnie prawie 400 młodych osób, dzieci, młodzieży z powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i limanowskiego. Mam ogromną satysfakcję z tego faktu, że jako wiceminister finansów w bieżącej kadencji doprowadziłem do naprawy finansów publicznych, działając bardzo merytorycznie, działając bardzo odważnie. Doprowadziliśmy do tego, że wzrosły znakomicie dochody budżetu państwa i to pozwoliło na realizację inwestycji chociażby takich jak ta, ale nie tylko, bo dla przykładu w Zakopanem modernizujemy obecnie 5 skoczni, natomiast 6, tą główną skocznię Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem wyremontowaliśmy już w taki sposób, że ona obecnie służy do organizowania zawodów najwyższej rangi europejskiej tutaj w Zakopanem. Chciałbym prosić o to, żeby te fakty zostały uwzględnione przy nadchodzących wyborach, bo ten punkt kontrolny, jakim jest urna wyborcza, tuż przed nami, 13 października pójdziemy do głosowania, a przy tej okazji chciałem prosić mieszkańców Podhala, mieszkańców ziemi nowotarskiej, tatrzańskiej o poparcie dla programu Prawa i Sprawiedliwości, o poparcie dla mojej skromnej osoby, tak abyśmy uzyskali możliwość kontynuowania tego dobrego dzieła. Dobra zmiana dotarła również do sportu, dotarła na Podhale i wielomilionowe środki zostały przekazane tutaj i dobrze służą tej ziemi dla jej promocji, adekwatnie do tego wielkiego potencjału turystycznego, wielkiego potencjału rekreacyjnego, jaki posiada ta ziemia. Dziękuję bardzo.